KGHM zostało laureatem filarów polskiej gospodarki. To nagrody Pulsu Biznesu dla wskazanych przez samorządowców firm szczególnie ważnych dla danego regionu. W tej sytuacji gospodarczej, w takich warunkach, jakie mamy, stabilny pracodawca, firma, która jest dużym płatnikiem podatków lokalnych, została uznana za najważniejszą akurat w tym momencie firmę w regionie. Ważne jest, że na taką firmę jak KGHM społeczności lokalne mogą liczyć i myślę, że to pozostanie. KGHM Polska Miedź jest największym pracodawcą w regionie. Co roku zatrudnienie w firmie znajduje około 600 osób. Oprócz tego spółka angażuje się w inicjatywy społeczne dotyczące m.in. wsparcia szkół, szpitali, promocji zdrowia i sportu oraz wydarzeń kulturalnych. Ze strony KGHM finansowaniem takich programów zajmuje się Fundacja Polska Miedź. Z jednej strony bezpośrednie wpływy do kas poszczególnych poziomów administracyjnych, a z drugiej strony to jest partycypacja w programach społecznych, tak to bym powiedział. KGHM ma to wpisane, jak już powiedziałem, w kod genetyczny, dlatego że wrósł dzięki temu, że tu eksploatuje w ten region i czuje się za ten region też odpowiedzialny. Ranking Pulsu Biznesu wyróżnia firmy, które w największej mierze wpływają na rozwój regionów, są ważnymi pracodawcami i angażują się we wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Zwycięzców wskazują lokalne samorządy. To wasze miejsce w rankingu tegoroczne jest efektem tych działań, zaawansowanych działań właśnie na polu współpracy ze społecznością lokalną, po prostu z mieszkańcami regionu, w którym działacie. W tym roku wśród nagrodzonych firm w innych regionach znalazły się m.in. zakłady azotowe w Tarnowie Mościcach, Jastrzębska Spółka Węglowa, PKN Orlen, LW Bogdanka, WSK PZL Rzeszów, a także Kolporter SA.